Mój przodek znalazł to w okolicach Krakowa. Tak, w okolicach Krakowa szukał właściciela, nie znalazł, stwierdził, że ma to jakąś wartość, wziął ze sobą i przywiózł tutaj do Poznania. Przodkowie pewnie to używali. Na pewno dziadek w grudniu 1918, ojciec w czerwcu 1956. Ja próbowałem w latach 80. Syn mówi, że nie interesuje go to. Mówi, że to już do niczego nikomu nie jest potrzebne. To jest złoty róg, a tu był kiedyś sznur.